Hej, czy urodziłeś się mężczyzną? Och, wiesz, nie wyglądasz jak prawdziwy mężczyzna. Tak, tak, po prostu spójrz na lustro na siebie. Ale przeciwnie, Adam. To prawdziwy mężczyzna. Jest silny i męski. A przede wszystkim nie wygląda jak gej lub, o mój Boże, jak kobieta. Bo bądź jak kobieta, wstydzi się. Ale co złego jest być jak kobietą? Nikt nie może tego jasno wyjaśnić. Okej, jeśli urodziłeś się mężczyzna, bądź gotowy, że ludzie powiedzą ci, jak powinieneś żyć poprawnie. Na przykład, jeśli grasz lalkami zamiast samochodami. Jesteś pedałem i musimy cię pobić, kurwa. Lub jeśli jesteś przyjacielem dziewczyn. Jesteś dziewczyną, nie facetem. Wstydź się. Jeśli stałeś się starszy i nie interesujesz się piłką nożną, siłownią, a twoje maniery po prostu nie mieszczą się w naszych ramach, chłopaki, połamy mu głowę po szkole. Czemu? Ponieważ jego włosy farbowane były w żywych kolorach. Tak, dupku. I w końcu w dorosłym życiu wydaje się, że rób co chcesz. Angażuj swój ulubiony biznes, zwiększaj swój rozwój zawodowy, ponieważ wszystkie perspektywy są dla ciebie otwarte. Lub może niezupełnie. Z jednej strony nasze społeczeństwo z pewnością twierdzi, że jesteśmy wolni i nie potrzebujemy żadnych reform, ponieważ i tak wszystko jest tolerancyjne i wszyscy mamy prawa człowieka. Ale z drugiej strony, jeśli jesteś mężczyzną i właśnie postanowiłeś zostać trenerem baletu, w najlepszym przypadku, jeśli nasi ludzie osądzają cię lub plotkują, ale najgorsze to nieskończone ataki na ciebie. A po tych warunkach nasz facet 100 razy pomyśli. Czy to w ogóle jest koniecznie? I to tylko jeden przykład miliona. Jakaś kropla w oceanie. Nasze społeczeństwo i nasi konserwatywni rodzice od wczesnego dzieciństwa wychowują naszych chłopców, że muszą być męscy. Faceci muszą być obrońcami wszystkiego, co istnieje w naszym świecie. Zaczynając od twojej dziewczyny i ojczystego kraju, kończąc, nie wiem, nieznani wam ludzie. W skrócie, jak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna? Na początku musisz zdjąć te dziewczęce śmierdzące rzeczy, ponieważ nie musisz sprowadzać się do poziomu dziewcząt. Dalej trzeba cię napompować swoje ciało. To niewiele, potrzebujesz więcej. Doskonale. Dalej zmyj ten pieprzoną farbę z włosów, abym cię nie pokonał, a także przycinaj włosy do minimum. Musisz mieć własną broń i musisz służyć w wojsku, ponieważ jesteś obrońcą. Dodaj trochę alkoholu i papierosów, aby podkreślić swoją męskość. I wreszcie wiśnia na naszym torcie będzie tym, co powinien mieć każdy mężczyzna, ale żadna kobieta nie powinna. To przekleństwo? Tak, sprawi, że będziesz piękniejszy, zaczniesz przyciągać do siebie każdą kobietę. I nie tylko kobietę. Mniej więcej mądrzy ludzie zapytają mnie: Wasil, żartujesz? Nie myślimy tak. Z tej okazji odpowiem wam: dobrze, ale niestety większość populacji Europy Wschodniej wciąż myślą tak stereotypowo. Jeśli zapytasz białoruską kobietę o idealny typ mężczyzny, najprawdopodobniej odpowie tak: męski, odważny, masywny, wysoki, może nawet trochę nieuprzejmy i niebezpieczny. Dodatkowo pompowany, a on musi być mężczyzną. On nie musi wyglądać jak śmierdzący pedał. Nie miej długich włosów. Nie interesuj się modą. Nie płacz. Zachowaj wszystkie swoje doświadczenia dla siebie i nie pozwól im odejść. Nie zachowuj się jak dziewczyna. W końcu bądź mężczyzną. Wszystkie te zasady i uprzedzenia po prostu grzebią naszych facetów w głąb ziemi. W dzisiejszych czasach jest to okropne. Ludzie, jeśli tak naprawdę uważacie, proszę, nie bądźcie tak ograniczeni.